Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na czwartek, uświęcenie w czasach końca. Przeczytaj 1 Tesaloniczan, 5 rozdział 23-24. Co to znaczy być w zupełności poświęconym i zachowanym bez nagany na przyjście Jezusa? Czy powinniśmy być takimi już teraz? 23-24. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje, on też tego dokona. We fragmencie listu studiowanego przez Pawła wraca do języka modlitwy. Jego styl jest podobny do tego z trzeciego rozdziału. Zasadniczy temat także jest podobny. Nienaganność w uświęceniu w dniu powtórnego przyjścia Pana. Autor przechodzi tu do tego, co Tesaloniczanie powinni czynić. Do tego, czego Bóg dokonuje w nas. Uświęcenie i dla nas powtórne przyjście Chrystusa. Chrześcijanie nie są zgodni co do tego, co ten werset mówi o naturze człowieka i charakterze, jaki ludzie muszą posiąść przed powtórnym przyjściem Zbawiciela. Każda sfera życia człowieka musi być poddawana uświęceniu w miarę zbliżania się powtórnego przyjścia Pana. Mówiąc o duchu, duszy i ciele, Paweł miał na celu naukowego i precyzyjnego określenia poszczególnych warstw ludzkiej istoty. W biblijnej koncepcji umysł i ciało stanowią całość, a w części mogą istotnie istnieć niezależnie. Apostoł wyraża raczej myśl, że każda część naszego umysłu i ciała ma być poddana Bogu. On ma w zupełności panować nad naszymi myślami, uczuciami i czynami. Modlitwa apostoła jest rozpięta między teraźniejszością a powtórnym przyjściem Jezusa. Wierzący mają być zachowani aż do powtórnego przyjścia Pana. Paweł modli się, by pełnia ich poświęcenia się Bogu trwała aż do końca. Według tego listu Tesaloniczanie byli dalecy od doskonałości, ale to, co mieli, było warte zachowania aż do przyjścia Zbawiciela. Tak więc Paweł ponad wszystko modli się, by nadal wzrastali w łasce przez więź z Jezusem. W jaki sposób możesz i powinieneś przygotować się każdego dnia na powtórne przyjście Pana? Dziękuję.